Mini Smaczek TV! Cześć wszystkim! Ostatnim razem ja i Twilight Sparkle z My Little Pony otwierałyśmy jajka Kinder Niespodzianki z filmu o minionkach. Film nazywa się Grudru i Minionki i znalazłyśmy super zabawki. Zobaczcie, znalazłyśmy minionka i znalazłyśmy farbki. Jedna z żabą, a druga z jakimś stworem fioletowym. Ale Twilight bardzo chciała znaleźć coś innego. Chciała jednorożca znaleźć, a ja chciałam dziewczynki. Córeczki od Drew, czyli Margo i Edith. Ale niestety nie było ich, był tylko minionek, ten tutaj, który się wspina. I Twilight chciała, żebyśmy poszły do sklepu i kupiły więcej jajek, zatem tak więc zrobiłyśmy. Mamy tutaj więcej jajek kupionych i dzisiaj otworzymy je w nadziei, że znajdziemy jakąś inną zabawkę. Więc te, co znalazłyśmy ostatnio, położymy sobie tutaj z boku. Minionek, żaba z farbkami i stworek z farbkami. W sklepie spotkałyśmy Spike'a. Spike bardzo, bardzo lubi Twilight Sparkle. Także Spike dzisiaj będzie nam pomagał w otwieraniu jajek. Pozwólcie, że otworzą opakowanie. Uuu, otwieram. No, jeszcze troszeczkę. Już prawie się dostałam do jajek. Ha, są 3 jajka. 1, 2, 3. I proszę, są na wierzchu. Tutaj, położę je bliżej Was. I Twilight, może pozwolisz Spike'owi otworzyć najpierw jedno jajko, co Ty na to? A ja na to, nie ma sprawy, Spike. Możesz sobie wybrać jajko do otwarcia. Oh, dzięki! Spike, które jajko byś chciał? Ja bym chciał to, spłaszczone. Spłaszczone? Mam jakieś spłaszczone jajko? Jak to się stało? O, rzeczywiście, zobaczcie! Jakie spłaszczone tutaj jest! Chyba musiało jakoś jak splaszczyć ją przy upadku. Ale nie szkodzi, Spike'owi się bardzo spodobało. Zatem otworzymy je jako pierwsze. Sryberko. Pozbywamy się. A zobaczcie, nawet nie pękło jakoś. A nie, troszeczkę pękło jednak u góry. Tutaj widać, prawda? O! Za szybko pochwaliłam, że nie pękło. Tutaj zobaczcie. Mamy duże pęknięcie z tej strony. Ale pomoże nam to w otworzeniu go. Ciach. Proszę bardzo, jajko na pół. Czekolada na bok. I mamy żółciutkie jajeczko. Spike, chcesz pomóc? Jasne, ale ja jestem taki niezbyt mocny. Nie szkodzi, ja Ci pomogę. Ja będę naciskać, a Ty będziesz skakał po jajko, ok? I czy 4? 1, 2. Jeszcze raz skocz. 3. No, widzisz, jak dobrze skaczesz fajnie po jajku. Pomogłeś mi bardzo. Co my tutaj mamy? O, zobaczcie. To jest niemożliwe. Mamy kolejną taką samą żabę. A, prawie taką samą. Ma inny kolor. Ta jest jaskrawo pomarańczowa, a ta jest taka ciemno pomarańczowa, prawie że czerwona. Ale czerwona tak nie do końca. Zobaczcie. Porównanie. Czerwony kolor z jasno pomarańczowym. Widzicie? Okej, ta zabawka na bok. Więc mamy farbki. Kolory są inne. Wcześniej mieliśmy żółty z niebieskim. Teraz mamy czerwony z niebieskim. Chcecie zobaczyć, jak się maluje nimi? Ja chcę zobaczyć. O, mamy tutaj żabeczki. To jest chyba jednak ta. Ja wcześniej myślałam, że to jest ta. Ale to będzie ta po prawej stronie. Położymy sobie to tutaj. O, minionku, przepraszam, zasłoniłam Cię. Damy sobie troszeczkę wody. Przyda się moja szczykawka, którą miałam już ostatnio. I ciach, woda jest. Teraz gdzie jest mój pędzelek? Tutaj. Po czym my sobie tutaj pomalować? Przydałaby mi się jakaś karteczka. A, może po instrukcji pomalujemy? Aha, jest puste miejsce. Wybierzmy sobie kolor czerwony. A, dużo czerwonego, dużo czerwonego. Co narysować? Namalować? Spike, co byś chciał? Jabłko. Jabłko, proszę bardzo. Jabłko jest takie... O, nie działa. Uuu, działa. Uuu, jak ja mam z tego teraz zrobić jabłko? Nie będzie to łatwe. Postaram się. Wow. Teraz tutaj muszą zamalować środek. O, proszę bardzo.
No, powiedzmy, że wygląda to jak jabłuszko. Spróbuję jeszcze raz. Więcej farbek. I od góry. O, teraz wyszło mi lepiej. Chyba wcześniej miałam zbyt mało farbki. Czy to wygląda jak jabłuszko? Brakuje listka, prawda? Tu by się przydała taka gałązeczka i listeczek. Chyba będziemy musieli zmiksować kolory. Użyjmy sobie tej żabki. Co wy na to? Woda by się przydała jeszcze. Możesz trochę wody? Dzięki. I mamy kolor żółty. Z zielonym. Z niebieskim, żeby otrzymać zielony. I zrobimy listeczek. Za mało żółtego było. Potrzebujemy więcej. Więcej żółtego. O. Prawie. O, widzicie? Zamienia się w zielone. Ta-da! Jabłuszko gotowe. Jak ci się podoba, Spike? Wygląda smakowicie. Aż mam ochotę je zjeść. No tak. Prawie jak prawdziwe jabłuszko. Powiedzmy. Odłożymy sobie to na bok. I teraz mamy dwa jajka. Dwa jajka, które Twilight wybierasz. Które chcesz, żebym otworzyła? To. Dobrze. To zatem wędruje tutaj. Przesuniemy sobie naszą żabę. Niech sobie stanie obok drugiej żaby. O, dwie żaby, proszę, minionek. A my otwieramy to jajko. Spike, przepraszam Ciebie bardzo. Stań sobie tutaj, żebym Cię nie potrąciła już. No, sreberko. O, schodzi. Trzymajcie kciuki, żeby znalazła się tam jakaś super fajna zabawka z filmu o minionkach. Wiecie co? Mam ochotę tak wziąć i tak splaszczyć to palcem. O, jest, splaszczyłam. Ale nie da rady na wylot, bo w środku jest jajko. Mamy tutaj jasno-żółte jajko. Czekolada, macie troszeczkę. Spike. Żabki, minionek, stworek. Wszyscy zjadają czekoladę. O, pyszna. Oj, ale ciężko. O, kto mi pomoże? Spike, pomóż mi jeszcze raz. O, mój ogon! Co to się dzieje? Spike, uważaj troszeczkę. Ogon Twilight jest duży, ja wiem. Czasami można sobie zaplątać w niego nóżki, ale trzeba uważać, bo ją to boli, jak się ją ciągnie. Uwaga, skocz! Bardzo mocno nadepnij. O, no pięknie, Spike, udało ci się to. Co my tu mamy? Coś niebieskiego wypadło. Coś zielonego wypadło. Co to jest? Coś nietypowego. Jakaś naklejka. Zobaczcie, jaki smok to jest. Głowa smoka z zielonymi oczami. Kolor taki brązowo-pomarańczowy. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. To nam jest niepotrzebne. Tu jest instrukcja, jak to złożyć. A zobaczmy, co to jest. Patrzcie, ile smoków. Żółty, zielony, pomarańczowy i taki ciemnożółty smok. I to są chyba takie bączki. To można je tak puszczać i one się będą obracały. Wygląda ciekawie. Zbudujmy sobie takiego pączka. Tutaj pisze, raczej jest narysowane, że mamy najpierw naklejkę nakleić na górę. Tutaj, o, bączka. Nie ma sprawy, bierzemy naklejkę. No, naklejka. Wychodź. Jest. Mam ją. Na środek nakleję. Ta-da! Gotowe. Krok pierwszy zrobiony. Krok drugi. Co teraz mam zrobić? Teraz mam połączyć tą górną część z tą dolną. I ma stać to chyba tak. Chyba dobrze. Chyba tak to powinno być. I to mam jakoś tak nasadzić. Wow, prawie mi spadło. Okej, nasadzamy na dziurki. Wow, coś mi nie idzie. Tu są takie dziurki, widzicie? Do tych dziurek muszę trafić jakoś. O, coś poszło nie tak. Może na odwrót to ma być? Spróbujmy jeszcze raz. A, na odwrót miało być. Trzeba ścisnąć mocno. O,
jest! Jaki jest kolejny krok? Trzeba wziąć tą zieloną część zębami. Au, ostre! I wsadzić w jakąś dziurkę. O, widzicie? Ścisnęłam bardzo mocno, a jednak niewystarczająco, bo tutaj była szpara. Więc trzeba to wsadzić tutaj jakoś. Chyba tak. Jest! Wsadzone. I teraz na dole jest taki otwór. I do tego otworu mamy wsadzić tego bączka. Okej, wsadzone. I co teraz? Teraz mam to chyba pociągnąć. Ale jakoś mi to nie pasuje. Chyba na odwrót to wsadziłam. Spróbuję tą stroną. O nie, tą stroną się nie da. Może tak. A, od razu lepiej. Wcześniej ta końcówka po ziemi się włóczyła i mi przeszkadzała. Okej, wsadzam zatem bączka do tego otworu. I tutaj ten chłopczyk to pociągnął, więc ja też muszę pociągnąć. Odliczamy, co? 1 do 3. 1, 2, 3. Długo się nie pokręciło. Chyba muszę spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz. No, to nie chcę wejść. Aha, bo to się najpierw wsadza, a teraz dopiero bączek. I jeszcze raz do 3. 1, 2. Rusza mi się to jakoś. 1, 2, 3. W ogóle się nie kręci. O nie, jak ja to mam zrobić? Dlaczego się to nie kręci? To się ma tak, o, tak fajnie kręcić. Jeszcze raz, ostatnia szansa. Może ja coś robię źle. Spróbujmy. On tak trzyma to tutaj. To ja też tak samo spróbuję. U góry. 1, 2, 3. Jest! Udało się! Spadło gdzieś tam. Nie w tą stronę. Wiecie co, spróbujemy jeszcze raz, żebyście to widzieli, ale kręciło się naprawdę szybko. Jeszcze raz. To wkładamy. To nasadzamy. Trzymamy palcami. I do 3. 1, 2, 3. Nie wyszło. O, a wtedy tak fajnie się kręciło, tylko nie było widać, bo gdzieś w lewą stronę się to przesunęło. Jeszcze raz, ostatni raz. Damy radę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Liczymy do 3, tak? 1, 2, 3. Jest! Zobaczcie, jak się kręci. I na samym środku, bardzo dobrze. Spike, co ty na to? Bardzo fajne, podoba mi się, mogę dotknąć. Nie dotykaj, bo zepsujesz. Twilight, a tobie jak się podoba? Świetne, naprawdę. Stoi blisko, coraz bliżej. Uważaj, bo cię dotknie. Będzie bolało? Nie będzie, zobacz, ha. Ej, zatrzymałaś to. Dlaczego to zrobiłaś? I tak już prawie się skończyło obracać. No może masz rację, ale chciałam zobaczyć do samego końca. Później się pobawisz. Otwórz jajko. Ja chcę znaleźć jednorożca. Okej, dobrze. Już otwieram jajko. Momencik. Znalazłam fajną zabawkę, a ty nie pozwolisz mi się nawet pobawić. Zostało nam tylko jedno jajko do otwarcia. Trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy znaleźli jakąś fajną zabawkę z filmu Grudru i Minionki. Ja chcę znaleźć Margo i Edith. Albo jakiegoś super minionka. Tutaj Twilight chce znaleźć jednorożca. A Spike... Ciebie już nie pytałam, co byś chciał znaleźć? Jak tą minionka? Czyli ty tak podobnie do mnie. Także trzymajcie kciuki. Co będzie w jajku? Już sreberko prawie udało mi się stąd ciągnąć. A co to jest? Zobaczcie, jakieś takie kreski są na tym jajku. Widzicie tutaj? Wygląda jakby biała czekolada przyczepiła się do jajka, do tej brązowej części. I tak już została. Tutaj tak samo, jeszcze jedno. I tu jakoś tak wystaje coś. Śmiesznie wygląda. Okej, otwieramy je. Nie wyszło mi. Jej! Ciemnożółte jajko. Czyli będzie zabawka z minionków. Tylko jaka? Czy taka, której jeszcze nie mieliśmy? Czy może coś, co już było? Uwaga, jesteście gotowi? Od 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jej!
fajny. Miałam już gru wcześniej, ale tak się raczej bardzo się cieszę, bo gru jest zawsze super. Piona. Pionem przybił gru. Teraz tylko muszę go jakoś zbudować. Okej, zobaczmy na instrukcję. Ostatnio, jak go budowałam, to troszkę mi to zajęło. Nie jest to takie trudne, ale jest więcej kroków niż w przypadku na przykład minionka. Okej, więc bierzemy tą część. Musimy mu włożyć bluzę. To jest bluza, czy to, co to w ogóle on ma włożone na sobie? Jakieś ubranie. Więc ciach, to chyba w tą stronę. Jest! Teraz tył muszę mu założyć. Ciak, zrobiło pyk, czyli jest ok. I teraz piszę, żeby tą gumkę czerwoną nałożyć tutaj. Ona będzie imitowała jego pasek od spodni. Dobra, tak właśnie zrobimy. Tutaj jest taki cypelek, trzeba to przełożyć przez cypelek i naciągnąć i jest. Gotowe, widzicie? Teraz wygląda jego pasek. Potrzebuję teraz jeszcze spodnie. Czy to jest przód, czy to jest tył? To chyba jest przód, to jest jego kolano jedno, kolano drugie. Trzeba to jakoś wcisnąć pomiędzy. O! Czy mi to wyjdzie? To jest pytanie. To nie takie łatwe. Wygląda na łatwe, ale coś mi nie idzie, widzicie? Muszę to jakoś z tą gumką. O, nie idzie mi. Jeszcze raz spróbuję. Jest! Udało mi się. Widzicie, jak się fajnie obraca teraz? I tak, brakuje nam jego stóp. Stopy są tutaj razem z podestem. W jedną dziurkę, w drugą dziurkę. Teraz trzeba docisnąć, żeby się nie wywracał. I gotowe. Mamy dru. Dru, przybijesz pionę? Jasne. Trzeba go tak sobie przekręcić. Uwaga. Piona. Przybił mi pionę. Przywitaj się ze wszystkimi. Hej wszyscy. Hej kucyku. Hej stworku. Ja jestem smokiem. Wypraszam sobie, nie jestem stworkiem. Hej, wszyscy jesteśmy stworkami. Ja jestem smok. Stworkami jesteśmy. Ja jestem smokiem. Jesteś stworek smok. Okej, zaakceptuję to. Twilight, on się ze mną kłóci. Nie przejmuj się. On taki już jest. No to ja sobie tutaj stanę. Dru jest fajny. Nie wydziwiaj. Okej, no dobra, no, ale się ze mną kłócił. No, nie wszyscy muszą się z tym zgadzać, prawda? Przecież się nie zna, skąd ma wiedzieć, że jesteś smokiem. No ale mu powiedziałam, że jestem smokiem. No ale wiesz co, jak tak na ciebie patrzę, no to tak nie do końca wyglądasz jak taki smok. Co nie wygląda jak smok? A, przepraszam, wyglądasz jak smok, masz rację, wyglądasz jak smok. Jak taki malutki smoczek. Ale tak, jesteś smokiem. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. No okej, no zdajemy sobie z tego sprawę. Twilight, przytul. O, nie chciałam cię zasmucić. Już dobrze? Tak, już dobrze. O, zobaczcie, skrzydełka jej odpadają. O, już okej. Zobaczcie zatem. Mamy takie zabawki, znaleźliśmy je w jajkach. Mamy dru. Gru, przepraszam, gru. Dru to jego brat. Mamy jednego minionka. I mamy trzy razy farbki. Mamy też super bączka, którym będę się zaraz bawiła. I tyle! Nie ma więcej żadnych zabawek. Reszta to są tylko o śmieci. Niepotrzebne nam już do niczego. No cóż, nie udało nam się znaleźć tego, co chciałam, czyli Margo i Edith. Może jeszcze kiedyś pójdziemy do sklepu. Tak, jak sobie jeszcze raz. Może pójdziemy jeszcze raz do sklepu i znajdziemy więcej jajek z minionkami. Zobaczymy. A na razie bawmy się tym, co mamy, czyli mamy super farbki, mamy minionka, mamy gru, także jest dobrze, prawda? Nie jest źle, tak? No nie jest źle, ja chcę pomalować, mogę? No pewnie, że możesz, Spike. Możesz nam namalować coś fajnego. Możesz namalować gwiazdkę na Twilight, umiesz? Aha, umiem. No to fajnie, bo mi nie bardzo wychodzi, a sobie Twilight chciała ode mnie gwiazdkę. Okej, będziesz bawiła się razem ładnie ze Spike'iem? Oczywiście. Zatem my zostawiamy nasze zabawki, niech się bawią. Będziemy widzieli się następnym razem. Trzymajcie się, kciuki do góry. Pa, pa.